Mijemy koła, witam w kolejnym odcinku. Potraktowałem trochę je chemią, te koła. Jutro mi się to umalować. Trzecie słońce ujrzało. To chcę, żeby to trochę doschło w zakamarkach i wszędzie, żeby nigdzie piachu nie było. Z tamtej strony już chemią opryskałem i myjemy je. Kupiłem taką farbę na tę koła, kość słoniową. Nie wiem, czy ona to odda ten oryginalny kolor, czy nie odda. Nie mam zielonego pojęcia. Ale umyć mi się dobrze, żeby to potem nie było żadnego psiachu ani brudu. Bo to potem różnie wychodzi, albo tam w tych zakamarkach obok. Tam w tych zakamarkach tego ścierwa najwięcej siedzi. Nie oszukujmy się. Są te koła takie trochę, no nie są takie złe moim zdaniem, ale gorzej by nie było, jakby trochę je podmalował. No zawsze koło ładne, to koło ładne. Podejrzewałem, że będzie taki kolor jak w 30 tej farby. Ten jakby trochę był widniejszy moim zdaniem. Ale już szukałem tych kolorów naprawdę dużo. Przeglądałem te wszystkie farby. Gromadę tego przeglądałem, tych farb, ale kurde, ciężko jest tak dobre w tym kolorze, bo do lakiernika, ale u lakiernika to powiem tak szczerze, nie będę mówić gdzie, jak, ale kupić farbę to 1,5 litra farby to kosztuje się 250 zł, także to nie są naprawdę małe pieniądze, także wolałbym to taką farbą z puszki zrobić, jakiejś lepszej marki. Bo na te koła to myślę, że tam z literek to pójdzie, tylne, przednie, z jednej strony, z drugiej strony obciążniki. To myślę, że pójdzie z litrem farby. Także to trzeba się z tym liczyć, a te koszty, tu stówka, tam stówka, tu 200 i teraz 2000 nie ma. A potem przyjedzie, ktoś zobaczy, powie, o, co to tam panie, to brus, to nie traktor. Dlatego trzeba to zrobić ładnie. Kurczę, ale mówię, teraz wszystko jest potężnie drogie. Już nie mówię tam o tych szczętach rolniczych, ale ogólnie jakiś kilogram kiełbasy jakieś, żeby się zajmowała do zjedzenia w ogóle, to trzeba sobie gromadę pieniędzy. Ale takie czasy przyszły, może będzie lepiej, zobaczymy. Zawsze trzeba jakieś trochę przeczekać. Może coś tam się poprawi. To wszystko okaże w praniu. No ładnie wylatuje brud, nie powiem, bo ładnie brud wylatuje z tych kół. Dopiero wziąłem się za pierwsze te koło. Mam taki mały karczerek, kupiłem za 50 zł. Na rynku, na giełdzie w Ciechanowie. To jest tam taka giełda, jest tam, przywożą różne rzeczy. Ale ten karczerek nie powiem, bo Nawet sobie radzi. Na te moje roboty tutaj to naprawdę nieźle to wygląda. Także koło za chwilę będzie gotowe, a ja biorę się za drugie. Dzisiaj jest piątek, to może by jutro je prysnął, czy ładnie je tam okierkiem przeleciał. Trochę to trzeba odtłuszczyć i może by je prysnął jutro, zobaczymy. To kurczę, ten kolor jest taki, mi się wydaje, bardziej widniejszy. A ten taki jest bardziej, to ma jedna kość słoniowa. Podejrzewałem, to będzie tak jak na 30. A ten bardziej widniejszy. Kurczę, ciężko taką farbę miałem znaleźć. Nie wiem, jak to będzie pasowało, ale mi się wydaje, że chyba nie tak źle będzie. Tym bardziej ma taki, patrzę, odcień wierszy ta farba. Ale ciężko taki odcień znaleźć. Także zaraz koło przewrócę jeszcze na drugą stronę, chociaż ona była szuka z tamtej strony. Łącznie z oponą. Opony mam piękne. Żeby chyba opony trzeba kupować, bo teraz oponę kupić, to ja pierdzielę. Gromada forsy. Także do następnego. Ja tu sobie będę jeszcze działał. Nie mam tej kamerki na głowę. Bo kamerkę na głowie miał, to bym sobie kurczę więcej ponagrywał. Ale też kupić jakąś kamerkę na 200, to myślę, że to nie odda tam też za bardzo tego. Jak kamerka położona, to powiedziałem z kusiaka, nawet nie oglądałem się na tym miejscu. Zobaczymy, jak ta oglądalność będzie rosła.
jakoś tam będzie przybywało tych subskrypcji, to może wtedy pomyślimy. Bo na razie zajmujemy się tym wszystkim hobbystycznie, także pozdrawiam. Do następnego.